Kierowcy mówią, że jak na razie po nowym węźle drogowym w Katowicach Giszowcu nie jeździ się komfortowo. Niby jest otwarty, ale ciągle coś tam jakieś mają być, dalej roboty czy coś. No poczekamy, zobaczymy, jak oni to w ogóle, jak to dalej będzie, bo za chwilę znowu będą poprawki, tak jak to kiedyś miało miejsce, ale ogólnie bardzo grzebią się z tym. Gdyby nie słupki, to by było super, ale te słupki przeszkadzają jeszcze w jeździe. I na pewno jeszcze przez jakiś czas będą przeszkadzać, bo po tym jak wykonawca 31 sierpnia ogłosił zakończenie prac budowlanych, teraz rozpoczął się czas odbioru inwestycji i uzyskania niezbędnych zgód. Te wydać ma Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Urzędnicy spodziewają się, że nastąpi to dopiero na przełomie września i października. To jest ten czas, kiedy powinniśmy uzyskać tę zgodę i wtedy te zwężenia już powinny zniknąć, powinny po prostu zostać elementem, o którym już zapomnimy, będziemy mogli w pełni korzystać z nowego, przebudowanego układu drogowego. Jednak nie w pełni, bo pozostaje kwestia szkód górniczych, które powstały jeszcze w trakcie prac wykończeniowych nowego węzła. Muldy przy zjeździe na ulicę 73 Pułku Piechoty powstały w wyniku działalności kopalni węgla kamiennego Murcki Staszic, znajdującej się tuż obok węzła. Urzędnicy twierdzą, że Polska Grupa Górnicza, do której należy kopalnia, zapewniała, że w tym rejonie węgiel nie będzie już wybierany. Stało się jednak inaczej, a droga, która nie była przygotowana przez drogowców w odpowiedni sposób, osiadła. Tutaj zostało podpisane porozumienie takie trójstronne pomiędzy NDI, kopalnią i katowickimi inwestycjami miejskimi. No i w ramach tego porozumienia już na koszt kopalni te szkody, które zostały spowodowane, będą usuwane w drugiej połowie września. Jednak jak zaznacza wykonawca, szkód w przyszłości może pojawić się więcej. Początkowo węzeł Giszowiec miał kosztować około 250 milionów złotych. Ostatecznie inwestycja, która miała zostać oddana kierowcom rok temu, pochłonęła około 310 milionów złotych. Thank you.